Co znają. I myślę, że nie będziemy nie każdej tu wprowadzał więcej. Prosimy o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim dziękuję Państwu za zaproszenie. Dziękuję za zaproszenie do radki. Państwo wiecie, jestem tutaj w okolicach częstym gościem. Byłam w Nowym Targu, byłam w Limanowej. Jestem tutaj w Rabce. Wszystkie te strony są mi bardzo bliskie. No, można powiedzieć, że czuję się tutaj jak tubylec. Chciałabym, żebyśmy zaczęli dzisiejsze spotkanie od projekcji filmu, który przywiozłam. Film nosi tytuł Trwajcie. Jest to film Aliny Czerniakowskiej poświęconej IPN-owi w latach, kiedy na czele tej instytucji stał mój mąż, a przez to również poświęcony jest oczywiście jego sylwetce, stąd jest to film dla mnie ważny. Ale sądzę, że powinien być również ważny dla wszystkich Polaków, dlatego że traktuje o jednych z najważniejszych, nie powiem, że najważniejszych wydarzeniach naszej historii współczesnej, które miały miejsce przed 89 rokiem czasami, ale przede wszystkim po 89 roku. Po projekcji filmu zapraszam na wspólną dyskusję. Będę też chciała powiedzieć Państwu parę rzeczy, o których myślałam, podzielić się swoimi refleksjami na chwilę bieżącą, na tematy bieżące. Jeżeli Państwo będziecie mieli pytania, a ja będę potrafiła na nie odpowiedzieć, to spróbuję oczywiście na te pytania odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. W zastępstwie pani Aliny Czerniakowskiej na pewno była wyzbudowana Państwa reakcją, gdyby była wśród nas. Niemniej jednak, no cóż, no, film pokazuje same fakty. Z faktami trudno polemizować. One są takie, jakie są, tylko próbować je przekonywać na różne sposoby. Niemniej jednak fakty pozostają faktami i do tak zwanych faktów chciałabym się również w dzisiejszym spotkaniu odwołać. Mamy w tym momencie, trwa Euro 2012, wszyscy tym żyjemy w taki czy inny sposób. Niemniej jednak nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że wczoraj, 14 czerwca, mieliśmy jeden z ważniejszych dni, o których powinniśmy pamiętać i które powinniśmy czcić. Mianowicie Dzień Pamięci o polskich ofiarach obozów nazistowskich, niemieckich obozów koncentracyjnych. Dzień, który dla wielu rodzin, bardzo wielu rodzin w Polsce, ma wyjątkową wartość. Muszę Państwu powiedzieć, że właśnie w 1940 roku, w dniu wczorajszym, wyruszył pierwszy transport do obozów Auschwitz, transport polskich więźniów z Tarnowa. Było tam w tym transporcie 720 paru młodych chłopaków, młodych ludzi, którzy zostali przewiezieni z więzienia w Tarnowie właśnie do Oświęcimia. Zostali złapani przez Niemców poprzedzanej przez Polskę w bitwie wolnie w 1939 roku. Najczęściej podczas prób przedarcia się na zachód do formujących się tam formacji Wojska Polskiego. Zostali złapani, przywiezieni do Oświęcimia i to oni, ta grupa więźniów, stanowiła pierwszą grupę więźniów tegoż właśnie obozu. Bo właśnie obóz w Auschwitz zaczął funkcjonować od 14 czerwca 1940 roku i przez półtora roku swojego funkcjonowania
Polacy byli jedyną narodowością, która tam wtedy przez Niemców była przywożona. Przez półtora roku w Auschwitz znajdowali się tylko Polacy. I to jest bardzo ważny fakt. Jak również bardzo ważnym faktem jest to, że polscy więźniowie stanowili drugą co do wielkości grupę więźniów Auschwitz po Żydach, że było tam 150 tysięcy Polaków, z czego wymordowano połowę, 75 tysięcy Polaków wymordowano w Auschwitz. To są ogromne, przerażające liczby, o których w tym momencie mało kto wie, o których nie mówi się głośno, o których zapomniał świat, a o których o wstydzie zapomnieli również Polacy. W związku z tym, że chyba najbardziej i najwymowniej przemawiają fakty, ja tutaj odgrzebałam w swojej bibliotece, właściwie w bibliotece mojego męża, znaczy w swoim domu, tak to należałoby powiedzieć, który jest jedną wielką biblioteką. Odgrzebałam fakt, w którym mówią sami więźniowie. Znalazłam książeczkę, w której mówią sami więźniowie. Mówią o różnych ważnych rzeczach, dla nas ciągle ważnych. Ale też tak, książeczka została zredagowana przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich. To nie jest książeczka wydana przez oficjalne instytucje państwa polskiego, tylko przez samych ludzi, samo Stowarzyszenie Obywatelskie, bo tak to można nazwać. Przeczytam Państwu bardzo znamienną rzecz, mianowicie walkę tego stowarzyszenia o ustanowienie dnia, który miał się nazywać Dniem Pamięci o polskich ofiarach nazistowskich obozów koncentracyjnych, właśnie przypadający na 14 czerwca. I to jest bardzo szczególne. Jeżeli Państwo jeżeli macie jakąś inicjatywę, tracicie po drodze chęć, rezygnujecie, to proszę pamiętać o tym, że przed Wami było wielu takich i tylko właściwie wytrwałość prowadzi do jakiegokolwiek, zaciśnięcie zębów i wytrwała walka prowadzi do jakichkolwiek efektów. W czerwcu 2000 roku, w 60. rocznicę deportacji do Auschwitz pierwszych polskich więźniów, Samorząd Województwa Małopolskiego łącznie z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem zwrócił się do Sejmu i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w 2000 roku, przypominam, o proklamowanie 14 czerwca Dniem Pamięci o polskich ofiarach kary Auschwitz. No i cóż wtedy się dowiedzieli? Dowiedzieli się wtedy, że ani rząd, ani Sejm Rzeczypospolitej nie odpowiedziały w ogóle na tą petycję. Po prostu. Nie zaistniała w ich świadomości. Więc Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich postanowiło się zwrócić z prośbą do prezydenta. Prezydentem wtedy był nikt inny, tylko Kwaśniewski. I taką petycję do prezydenta wysłano. Napisali tam, że apelują do prezydenta o pilne wystąpienie z ustawą, z inicjatywą ustawodawczą. Wierzymy, że prezydent, podobnie jak i my, traktuje zachowanie prawdy historycznej jako element polskiej racji stanu. I cóż się okazuje? Okazało się, że w imieniu prezydenta odpowiedział Marek Siwiec, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i odpowiedział tak. Oba zagadnienia, to znaczy Holokaust i męczeństwo Polaków, są
w Polsce powszechnie znane i nie ma potrzeby ustanawiania specjalnych dni pamięci. Tak. Dosłownie. Niemniej jednak Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich zaprotestowało w kolejnym liście, pisząc, że jest to nieprawda, że wiedza to jest 2006 rok, teraz mamy 2012. Proszę zobaczyć. 12 lat różnicy, sytuacja jakby, no, podobna. Niewiele się zmieniło. Że wiedza nie o męczeństwie Polaków w obozach koncentracyjnych nie jest powszechnie znana, że podręczniki historii dla szkół średnich zalecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nic na ten temat nie piszą. A mało tego, jeden z podręczników pod redakcją profesora Andrzeja Karlickiego wbija się ofiar KL Auschwitz, który zestawia ten bilans ofiar, w ogóle nie uwzględnia Polaków. Taka ciekawostka. Podręcznik historii. Nie uwzględnia Polaków. Mało tego, powołali się, to też jest dość znamienne, stowarzyszenie powołało się na Gazetę Wyborczą. I proszę zobaczyć, jak można ludziom pewne rzeczy wdrukować w mózg, nawet takim, powiedziałabym, starającym się myśleć w sposób wolnościowy, czyli niezależny. Oni piszą tak. Ostatnio nawet Gazeta Wyborcza, tak jakby Gazeta Wyborcza była jakimś autorytetem. Już tak, to się do 2000 rok. Już wtedy wdrukowano ludziom, że Gazeta Wyborcza ma być jakimś autorytetem. No więc napisali w ten sposób, nawet Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie mylnie podała datę deportacji do KL Auschwitz, pierwszego transportu Polaków. To miał być ten autorytet. Dzisiaj, po latach, zmieniło się o tyle się zmieniło, że my przynajmniej mamy świadomość, że z reguły Gazeta Wyborcza mylnie podaje różne rzeczy. Wtedy było to jakimś tam argumentem. Tenże apel pozostał absolutnie bez odpowiedzi. Potem następny apel i petycja, 2004 rok, kolejna. To już jest wspólne ze Stowarzyszeniem Oświęcimiaków, wystąpili do Sejmu i Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, nadal Kwaśniewski, z tego co pamiętam. Prezydenci i starostowie Tarnowa i Oświęcimia. I cóż, jaka była odpowiedź? Józef Oleksy, pełniący wówczas funkcję marszałka Sejmu, w ogóle tego tematu nie podjął, ani nie zajął wobec niego żadnego stanowiska. Natomiast w tym momencie urzędnicy Kancelarii Prezydenta, którzy wypowiedzieli się w imieniu Aleksandra Kwaśniewskiego, obrali inną drogę obejścia tematu, mianowicie odpowiedzieli, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nie jest właściwy do podejmowania takich przedsięwzięć. Jest to ewidentna nieprawda, bo prezydent Rzeczpospolitej Polskiej posiadał inicjatywę ustawodawczą i właśnie od takich przedsięwzięć jest. I skierowali się do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i to tutaj niestety, o dziwo, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa również, jak to się mówi, brzydko spuściła ich po brzydwie, po prostu pominęła apel milczeniem, co zastanawiało, wzbudziło duże oburzenie, szczególnie te, jak piszą, wobec obojętności i bierności najwyższych polskich władz. Trudno się dziwić, że w światowych mediach uporczywie i bezkarnie rozpowszechnia się kłamstwo
Oświęcimskie o polskich obozach zagłady i polskich obozach koncentracyjnych. To jest 2004 rok. Mamy 2012. Wydaje mi się, że w obliczu tego, czego ostatnio byliśmy świadkami, no niewiele się zmieniło w świadomości międzynarodowej, a myślę, że się bardzo dużo zmieniło na gorsze w świadomości naszej wewnętrznej, zwłaszcza jeśli chodzi o świadomość młodych ludzi w Polsce. No ale cóż, jesienią 2005 roku odbyły się wybory, gdzie zdecydowaną większość w parlamencie otrzymały, jak to się mówi, ugrupowania postsolidarnościowe. Zmienił się prezes w Instytucie Pamięci Narodowej. Tutaj zresztą piszę o moim mężu, że Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, uznał naszą inicjatywę za jak najbardziej potrzebną i stosowną. Poparł ją także Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Andrzej Caur. No i wreszcie w czerwcu 2006 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanowienia 14 czerwca, ale też niedokładnie ten dzień nosi taką nazwę, o jaką walczyli więźniowie Oświęcimia, a mianowicie 14 czerwca został Narodowym Dniem Pamięci Ofiar nazistowskich obozów koncentracyjnych. Tutaj, zanim jeszcze podzielę się z Państwem fragmentami tej książki, fragmenty są bardzo, bardzo ważne, myślę. Stanowią one wywiady z więźniami KR Auschwitz, z ludźmi, którzy jeszcze dzisiaj żyją, przynajmniej jeden z nich. Bo widziałam go na zdjęciach z wczorajszych obchodów tego dnia, to muszę Państwu powiedzieć, że mimo wszystko, mimo że ten dzień został ustanowiony, to te obchody w ogóle nie mają rangi państwowej. I z roku na rok ta ranga jest coraz mniejsza. Gdzieś nam w Oświęcimiu spotyka się parę osób, czy paręnaście, czy parędziesiąt. Biorą w obchodach udział lokalne władze. No i właściwie cisza. I mało kto o tym wie. I nauczyciele historii nie mówią o tym swoim uczniom w szkołach. I informacja się przedostaje na forum informacji publicznej, jakimkolwiek medium, szerokopasmową, tak to nazwijmy, jeśli chodzi o odbiorców, to jest ona marginalizowana. I no, myślę, że więcej miejsca zajmuje w tym momencie informacja, że gdzieś tam wyłowiono zwłoki zaginionej w Krakowie osoby poszukiwane od pewnego czasu, niż informacja o Narodowym Dniu Pamięci, o polskich ofiarach niemieckich, bo tak naprawdę to powinno brzmieć niemieckich obozów koncentracyjnych, bo to były niemieckie obozy koncentracyjne, a nie nazistowskie, bo wtedy państwo nazywało się Niemcy, a obozy koncentracyjne były instytucjami państwowymi, a nie prywatnymi obozami nazistów niemieckich. Więc to też jest troszeczkę, że tak powiem, naginanie i nadinterpretacja w kierunku naszych zachodnich sąsiadów rzeczywistości. Ale wracając do pewnych faktów, które chciałam Państwu przytoczyć z tych wywiadów. Tutaj jest wywiad z panem Józefem Sztosem. To jest harcerz, który w
znalazł się jak również w pierwszym tym transporcie żołnierz kampanii wrześniowej, architekt, pochodzący zresztą z Brzeska, mieszkający aktualnie w Tarnowie. I pytanie redaktora. Parlament Europejski nie zgodził się z propozycją polskich eurodeputowanych, by w rezolucji z okazji 60. rocznicy oswobodzenia KR Auschwitz była mowa o niemieckich nazistach. Czy pana to zaskoczyło? Oczywiście, że i odpowiedź jest, że nie zaskoczyło, ale oburza i nabawa niesmaki. Ewidentnie widać, że jednak narody, w tym naród niemiecki, potrafi zadbać o swoje interesy. Na forum Parlamentu Europejskiego ewidentnie również widać, że polski naród niewiele jest w stanie w tym kierunku zrobić. I tutaj jeszcze jedna taka informacja z tego wywiadu, dość znamienna, jak sądzę. Mianowicie opowiada już sam autor wywiadu, pan Józef Szkow. Opowiada, że po sukcesie filmu, to teraz cytuję, Lista Schindlera, Steven Spielberg założył fundację, która w ciągu kilku lat nagrała ponad 44 tysiące filmowych relacji świadków Holokaustu. Ponieważ uważamy, że od Żydów trzeba się uczyć wielu rzeczy, i to jest moja uwaga, to jest święta prawda, przede wszystkim trzeba uczyć się szacunku do historii i ofiar historii swojego kraju. O właśnie, przepraszam, tutaj on też mówi, w tym szacunku do własnej historii. Postanowiliśmy przenieść ten pomysł na polski grunt. Wysłaliśmy 560 imiennych listów do posłów i senatorów z prośbą o wsparcie projektu archiwum, które nagrałoby i gromadziło relacje polskich byłych więźniów KR Auschwitz. Wie pan, ilu odpowiedziało? Dwoje. 560 listów dla posłów i senatorów i dwie odpowiedzi. Proszę Państwa, o czym my tu w ogóle mówimy? To jest takie, powiem szczerze, że porażające są niektóre fakty. Porażające. I dalej mówi tak. Uroczystości upamiętniające deportację pierwszego transportu, a więc początek funkcjonowania KR Auschwitz, odbywają się bez wsparcia finansowego państwa. Wyłącznie dzięki uporowi byłych więźniów i garstki zapaleńców, a także pomocy samorządów Oświęcimia, Tarnowa i Małopolski. Nie przypominam sobie zdecydowanego stanowiska Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej w sprawie kłamstw na temat polskich obozów koncentracyjnych. To jest wywiad z 2005 roku. Doskonale za to pamiętam byłego ministra edukacji. Człowiek ten nie chciał przyjąć od Stowarzyszenia Oświęcimia w daru dla szkół w postaci świetnych wspomnień Jurka Bieleckiego, kto ratuje jedno życie. I pytanie redaktora. Ma pan 84 lata i nieustannie podróżuje, udziela wywiadów, spotyka się z młodzieżą zamiast... I mówi autor, muszę, dopóki uważam, że świat zapomniał o nas, o polskich ofiarach KR Auschwitz. Muszę, dopóki w Polsce nie odwróci się procesu zapominania. Krew się we mnie burzy, kiedy na Zachodzie coraz częściej pisze się o polskich obozach koncentracyjnych. To ordynarne kłamstwo, które powinno być bezwzględnie napiętnowane i ścigane. I drugi wywiad z Tomaszem Sobolewiczem, również byłym więźniem Auschwitz, aktorem. No to już też 80-paroletni człowiek. I bardzo ciekawie się ten wywiad zaczyna, a
Przeczytam ten początek ze spełnaczem. Pyta się redaktor. Przeżył pan pobyt w niemieckich obozach koncentracyjnych. Auschwitz, Buchenwald, Lipsk, Mulsen, Flossenburg i Regensburg. A sam Sobolewicz dopowiada. I uroczystości 60. rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz. Redaktor. Było aż tak źle. Sobolewicz. Dobrze nie było. W ubiegłym roku byłam także na uroczystościach oswobodzenia Buchenwaldu. Dopiero tam mogłem się przekonać, co to znaczy organizacja. Byliśmy otoczeni stałą opieką i troską. Czuliśmy się wyróżnieni, uhonorowani, nie dlatego, że przypinano nam medale, ale dlatego, że byliśmy najważniejsi. Troska o nas widoczna była na każdym kroku. Tam nikomu nie przyszło do głowy, by przepuszczać setki staruszków przez jedną bramkę wykrywającą metale. Kazać im czekać kilka godzin w śnieżycy i przy siarczystym mrozie na przyjazd Kwaśniewskiego czy Putina. Proszę Państwa, jak można nie dbać, jak państwo może nie dbać o weteranów? Jak państwo może nie dbać o ludzi, którzy dla istnienia tego państwa poświęcili zdrowie, a czasem życie? Takie państwo nie ma prawa istnieć. Po prostu. A czytam to dlatego, że ja pamiętam ten dzień, ten styczeń 2000 roku, bardzo dobrze pamiętam, bo na te uroczystości pojechał również mój mąż jako dyrektor oddziału, krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Ja je oglądałam w telewizji. Oglądałam, czekając, aż się rozpoczną. To nie do uwierzenia. Było zimno jak nie wiem co. Naprawdę, siarczysty mróz. Wszyscy tam widać było, że się trzęsą, a ja oglądałam to, zastanawiając się, jak bardzo chory wróci do domu mój mąż. No a przecież dopiero teraz uświadomiłam sobie, że ta moja troska o niego w ogóle nie miała racji bytu, bo tam były całe grupy starych ludzi, którzy za to czekanie na mrozie mogli zapłacić śmiercią. Zapalenie płuc w tym wieku to bardzo często niestety kończy się zgonem. Tak to wyglądało w polskim wydaniu i myślę, że nie wygląda lepiej. A teraz dalej. Sobolewicz. Jako członek klubu oświęcimiaków w Krakowie od szeregu lat usiłowałem wspólnie z paroma kolegami przekonać Radę Miasta Krakowa do nazwania jednej z ulic imieniem bohaterów KR Auschwitz. Nie udawało się. Proszę mi powiedzieć, dlaczego, jak Państwo myślicie, dlaczego Rada Miasta Krakowa ma coś przeciwko nazwaniu ulicy, jednej z ulic, imieniem bohaterów KR Auschwitz? Co ci ludzie zawinili? Co mają do tych ludzi? Jakie są argumenty przeciw? Bo ja tego pojąć nie mogę. Potem sam pomysł został zmieniony. Kraków miał ufundować pomnik poświęcony bohaterom KR Auschwitz. Ostatecznie powstał pomnik poświęcony więźniom wszystkich obozów. Póki co to jest jedna ważna rzecz, o której przy okazji KR Auschwitz należy szczególnie pamiętać i o której on tutaj również wspomina. Mianowicie, że w żadnym innym obozie na świecie nie było takiej tajnej organizacji więźniarskiej, to się nazywa Związek Organizacji Wojskowej, jaką w Auschwitz. I tutaj koło się zamyka, wracamy do filmu, wracamy do tego, co się stało z inicjatywą mojego męża na forum Europarlamentu. I tak dalej, i tak dalej.
Mianowicie właśnie tę tajną organizację więźniów w Auschwitz zorganizował rotmistrz Witold Pilecki. Tu udało się więźniom stworzyć cały system umieszczania na stanowiskach funkcyjnych, uczciwych ludzi. Tajna organizacja ogarnęła właściwie wszystkie komanda, nawet osławiony wydział polityczny. I dalej mówi. To właśnie Witold Pilecki pobudził więźniów do działania, do życia. Niestety, twórca tego fenomenu, jakim był obozowy ruch oporu, jakoś nie budzi uznania krakowskich władz i wciąż nie ma w Krakowie swojej ulicy albo placu. Ja to sprawdziłam. W Krakowie znalazła się mała uliczka, totalnie na uboczu, trzy domki na krzyż, którą myślę, że na odczep się, żeby uspokoić domagających się ludzi, nazwano imieniem Witolda Pileckiego. Reżyser Ryszard Bugajski chciał zrobić film o rotmistrzu, nie znalazł w Polsce pieniędzy. A teraz będziemy mieć za to film o naszym wspaniałym bohaterze, pieniądze się znalazły. A przecież Witold Pilecki był według angielskiego, musi angielski historyk się wypowiedzieć, angielskiego historyka, Michela Futa, cytat, jednym z sześciu najwybitniejszych uczestników europejskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Polska ma takiego bohatera, przed którym kolana powinna ugiąć cała Europa, ma się na kogo powołać. Gdyby to taki bohater był w jakimkolwiek innym kraju, choćby nawet, powiedzmy, tutaj Niemcy odpadają z założenia historycznego, ale na przykład we Francji czy w Anglii, prawdopodobnie już o tym wszyscy byśmy wiedzieli. Jak jeden mąż i jedna żona. Mówi Tadeusz Sobolewicz. Pilecki to ofiara dwóch totalitarnych, zbrodniczych systemów. Nazistowskiego i komunistycznego. Przypomnę, że życiorys Pilecki w każdym razie został zrehabilitowany. Dopiero w 1991 roku został zamordowany przez komunistów w więzieniu mokotowskim. 25 maja 1948 roku to właśnie o ten dzień dopominał się Instytut Pamięci Narodowej w Europarlamencie, to właśnie ten dzień proponowano, by upamiętnić w ten sposób, by został on dniem pamięci ofiar walki z dwoma totalitaryzmami, międzynarodowym dniem pamięci. Niestety posłowie Platformy Obywatelskiej na forum Parlamentu Europejskiego zagłosowali przeciw i ja nadal też nie rozumiem, co posłowie Platformy Obywatelskiej mają przeciwko rotmistrzowi Pileckiemu. Co takiego idzie w tym człowieku nie podoba. Chyba tylko i wyłącznie, że był odważny, bohaterski, prawy i uczciwy. I może te wartości należałoby niszczyć przede wszystkim. Tutaj mówi jeszcze autor tegoż wywiadu. Przywołuje bardzo taką ciekawą historię. Mianowicie mówi, że jeżeli nie będziemy przypominać tych wielkich postaci, to sami odkładamy naszą historię do lamusa i nie miejmy pretensji, że na świecie szerzy się obrzydliwe kłamstwo oświęcimskie mówiące o polskich obozach zakłady. Tak, proszę Państwa, nie miejmy pretensji, nie mamy mieć prawa pretensji do prezydenta Obamy. Po prostu. Nie zasłużyliśmy sobie jako
państwo na to prawo swoją właśnie postawą. O, tak, tutaj mówi dalej, że gdyż sami taką właśnie postawę prowokujemy, by nas bezkarnie szkalowano. I mówi dalej, że w Krakowie nie ma szkoły, na przykład szkoły imienia Pileckiego. My, więźniowie Auschwitz, zwracaliśmy się w tej sprawie do wojewody małopolskiego kilkakrotnie, do prezydenta miasta Krakowa, bez efektu. Teraz bardzo ciekawa historia. Kilka lat temu mój kolega Tadeusz Smreczyński, więzień Auschwitz, u nas szkołę bez patrona. Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji przy ulicy Ułanów w Krakowie. Odwiedziłem dyrektora, przekazałem mu materiały o rotmistrzu Pileckim. Potem przez ponad 2 lata byliśmy zwodzeni, że będziemy zaproszeni na Radę Pedagogiczną, która to będzie debatować o przyszłym patronie. Nie doszło do tego. Nigdy nie mieliśmy okazji do argumentowania w tej sprawie, a materiały zwrócono nam dopiero po interwencji wojewódzkiego kuratora oświaty. Wiwat, polska szkoła, chciałoby się powiedzieć. I mimo, że był to rok, ten wywiad był przeprowadzony w roku 2006, to sytuacja w mieście Kraków, w królewskim mieście Kraków, wygląda bez zmian. Teraz 27 maja odsłanialiśmy w parku doktora Jordana w Krakowie w pomnik generała Okulickiego i na te uroczystości przyjechała również Zofia Pilecka, córka rotmistrza Pileckiego. I między innymi rozmawialiśmy w takiej szerszej grupie. Okazało się w rozmowie, że nadal w Krakowie nie ma szkoły imieniem rotmistrza Pileckiego, że ani samorząd, ani władze oświatowe nie są zainteresowane nadaniem szkoły, jakiejkolwiek szkole, imieniem, jak to mówił angielski historyk, jednego z 6 najwybitniejszych uczestników europejskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej. I moje kolejne pytanie, dlaczego? Może być ulica śliczna, kolorowa, fiołkowa. Już mówię o nim. A nie może być ulicy rotmistrza Pileckiego w Krakowie, tudzież szkoła ostatnio też na którymś spotkaniu dowiedziałam się, że w okolicach Tarnowa, czy nawet w Tarnowie, szkole nadano imię Białej Stokrotki. Szkole nadano takie imię. Widocznie to jest takie państwo, które będzie mi się odwoływać niedługo do Stokrotek. Jako do wartości narodowej. Tak, i tutaj bardzo sarkastycznie mówi dalej autor wywiadu. Tak nie można. Musimy nazywać rzeczy po imieniu. Trzeba porzucić wreszcie wygodną postawę, którą lansowano przez kilkanaście ostatnich lat. Niemcy robią inaczej. Wysyłają młodzież do Oświęcimia. Musicie jechać, bo to jest historia waszych przodków. Musicie o tym wiedzieć. Tak, to jest przymus, to jest nakaz, to jest to, co jeżeli Niemcy muszą i egzekwują od swoich młodych pokoleń, to tym bardziej my powinniśmy egzekwować jeżeli nie, to również my powinniśmy egzekwować. Nasza młodzież musi jeździć do Oświęcimia i musi mieć świadomość, że to nie był obóz zagłady Żydów, bo Żydzi zadbali o to, żeby cały świat wiedział o tym, że byli przez Niemców w Oświęcimiu mordowani. A że był to również obóz zagłady Polaków. A
o to my nie zadbaliśmy. Musicie o tym wiedzieć, a ten człowiek wie doskonale, bo właśnie w Oświęcimiu z tymi grupami niemieckiej młodzieży się spotyka. I wie doskonale, że nie może się tam spotkać z grupami polskiej młodzieży, bo ich tam po prostu nie ma. Po prostu nie ma. No cóż, jeszcze taka ciekawa refleksja na koniec tego wywiadu, bo to jest znamiennie to brzmi, rok 2006 i tenże pan, 82 lata, mówi. Po wyborach. Wyniki wyborów dają jakąś nadzieję na to, że wreszcie dla polityków będzie najważniejszy interes kraju. Chociaż te warszawskie gry wojenne bardzo mnie niepokoją. Obawiam się, że w tych kombinacjach ginie gdzieś dobro wspólne. A ja bym chciał, żeby Polska była już czwartą Rzeczypospolitą. Sprawiedliwą, uczciwą, wolną od nienawiści, ksenofobii. 2006 rok, jeszcze raz powtarzam. Wolną od merytoryki Niesiołowskich, Borowskich, Olejniczaków. Bo w ich wypowiedziach nie ma ani jednego słowa o Polsce. Tam chodzi tylko o zwalczanie politycznych rywali, przypinanie łatek, ośmieszanie. Nie można deprecjonować polityków z innych ugrupowań tylko dlatego, że są inni. No i tak to właśnie wygląda, proszę Państwa, ta nasza historia. Od tych wywiadów, tych wspomnień, tych rozmów z ludźmi minęło już parę dobrych lat. Bardzo dużo się zmieniło. Bardzo dużo. Przez chwilę wyglądało na to, że przynajmniej stać nas będzie na to, żeby rozumieć polską historię. Żeby, tak jak już mówiłam, ludzi, którzy oddali życie dla istnienia Polski, dla istnienia narodu polskiego, odpowiednio uczcić, odpowiednio im to wynagrodzić, pokazać młodym, dowartościować, to wygląda na to, że niestety zrobiliśmy wielkie koło i wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli do roku 2005-2006, a to przede wszystkim dlatego, że ludzie, którzy mieli władzę tą zrobić, mieli środki, ale przede wszystkim mieli poczucie konieczności tej pracy, potrafili myśleć w tak szerszym kontekście niż interes własny, czy interes własnej partii, czy kumpli, czy środowiska, niestety w dużej mierze zginęli w Smoleńsku. I w dużej mierze, jak sądzę, myślę, że za to właśnie zapłacili w Smoleńsku. Za taką, a nie inną postawę i za to, że mieli dużą władzę i stanowili pewnego rodzaju zagrożenie dla grup interesów, nadal nie rozumiem, jakich interesów i dlaczego nie polskich interesów, bo tego to już zupełnie pojąć nie mogę. I wracając do chwili obecnej, do tego, co aktualnie jest w Polsce, czyli do Euro 2012, chciałabym się Państwa zapytać, czy widzieliście może którąś grupę kibiców, czy jakąś grupę piłkarzy, kogokolwiek, ubraną w barwy nie narodowe, tylko w barwy Unii Europejskiej. I to jest właśnie ciekawe, że sport, czyli piłka nożna, mistrzostwa Europy, przypominają nam o tym, że istnieją narody, że takie symbole jak sport, a nie inne, uświadamiają Polakom, że inne narody bardzo walczą o tą swoją tożsamość,
o to, żeby pokazać swoją inność. I niestety cała idea jakiegoś federalizmu europejskiego okazuje się być ideą chybioną. Albowiem nie można robić Federacji Europejskiej i kosztem jeden naród, kosztem drugiego narodu, a wszystko wskazuje na to, że te narody, które mają największą władzę w tym momencie, czyli są najsilniejsze finansowo, myślę tutaj o Niemczech, absolutnie nie mają zamiaru swoich symboli narodowych, swojej narodowości, swojej tożsamości, odrębności narodowej się wyrzekać na rzecz jakiejś tam polityki unifikacyjnej czy unijnej, czy zwał ją jak zwał. Dzisiaj przepraszam, że szczególnie długo mówiłam o wczorajszej rocznicy, ale myślę, że bardzo dużo wniosków można wyciągnąć z tych wywiadów, do których się odwołałam i z tego, że mało kto wie o tym, jaki wczoraj był dzień pamięci. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że będą jakieś pytania, dlatego też proszę. Niezmiernie jestem wdzięczny Pani za to przybycie, budzenie tej świadomości narodowej, czego nam brakuje dzisiaj. Jeśli nie odbierze Pani szlachetnej życzliwości, chciałem zapytać, jak Pani widzi wyjście z tego wszystkiego? Kiedyś był Główny Urząd Centralny, powiedzmy, publikacji widowisk na najkrótszej ulicy w Warszawie. Znam to miejsce tam, ulica Myśla, jeden blok tylko stoi. Dzisiaj spełnia to radio i telewizja. Jak z tego wyjść? Jak pobudzić naród? Oczywiście budzą się niektóre środowiska. Telewizja trwa, rolnicy protestują. Ale jak Pani osobiście widzi z tego wyjście? Czy to trzeba dwóch pokoleń? Ale z drugiej strony tam też nie ma Konstans. Tam też działają zdrajcy typu Dzierżyńskiego i inni. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że problem przepływu informacji, tak to chyba trzeba nazwać, jest problemem podstawowym. I problem przede wszystkim, ja już obserwuję od telewizji czy mediów prywatnych, ale wracając do mediów publicznych, jest to ciągle problem, który jest niezałatwiony i trudno będzie go załatwić, nie wygrywając wyborów po prostu. Bo w tym momencie obóz rządzącej partii Platformy Obywatelskiej stracił wszelką miarę w takiej własnej degradacji moralno-etycznej, tak to nazwijmy, do tego stopnia, że z Rady Programowej, Rady i Telewizji wyrzucił wszystkich, którzy mogliby się mu przeciwstawić. Czyli w tym momencie publiczne polskie media są właściwie mediami wewnętrznymi Platformy Obywatelskiej. I tyle. I to jest ogromnie niepokojące, że doszło do takiej sytuacji, a to świadczy o tym, że mamy fatalnie działające regulacje prawne, po prostu. Regulacje prawne, które dopuściły taką możliwość. Bo na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie telewizja BBC jest telewizją obywatelską, tak zwaną społeczną, taka możliwość nie może zaistnieć.
Tam jest bardzo dużo grup związanych z tym i z tą telewizją, grup społecznych, z którymi opinią telewizja musi się liczyć i ona może pokazywać rząd Wielkiej Brytanii w sytuacjach pozytywnych, ale jeżeli zdarzy się negatywna sytuacja i to nie zostanie pokazane, jest od razu reakcja grup społecznych i to silna reakcja i niestety proces zostaje naprawiony. U nas tego nie ma i to jest tutaj ogromny błąd. Błąd z jednej strony myślę, że wielu ludzi, którzy mieli władzę, którzy mogli to zmienić, a nie zmienili, a z drugiej strony trudno im się dziwić, bo trudno zmienić od razu wszystko, zwłaszcza jak się ma władzę tylko 2 lata. A z drugiej strony błąd też, zresztą dużo jest takich błędów, błąd też wynikający, myślę, że cynicznie zachowany przez wcześniejsze ekipy, które rządziły i doskonale znające się na mechanizmach funkcjonowania różnego rodzaju rad programowych, przepisów, etc., które tendencyjnie taki status quo zachowały, taki status quo pozwalające im na w przyszłości na manipulacje wadliwymi przepisami prawnymi. No i w tym momencie spijamy tutaj śmietankę z tego. Wszyscy, czy nam się to podoba, czy nie, na różne sposoby. No ja szczególnie, w związku z tym, że uczestniczę w różnych wydarzeniach publicznych, zastanawiam się potem, mimo że wydarzenie było na skalę ogólnopolską, albo powiedzmy nawet ogólnoeuropejską, łącznie z Parlamentem Europejskim, dlaczego na ten temat w mediach publicznych, w polskich mediach publicznych nie ma ani słowa, tak jakby to w ogóle nie istniało. I tak właśnie myślę również, wracając do pana pytania, dokładnie tak jak powiedziałam zaraz na początku. Jeżeli nie wygramy wyborów, jeżeli nie zmienimy ekipy partii rządzącej, jeżeli nadal będzie rządziła skorumpowana Platforma Obywatelska, to marne szanse, żebyśmy mogli korzystać z publicznych mediów, że musimy tworzyć jakieś tam swoje własne obywatelskie, społeczne media, co nie jest sprawą prostą, nie jest to takie łatwe. Przede wszystkim wymaga dużej ilości pieniędzy. Ale też jest dużo upartych ludzi, którzy robią swoje bez pieniędzy, zwłaszcza w tych naszych środowiskach. I to jest wartość sama w sobie, jak się nie będziemy zniechęcać tysiącem różnych trudności, bo tych trudności jest tysiące i czasem nawet sami sobie rzucamy kłody pod nogi. Jeżeli się uprzemy i nie będziemy się zniechęcać, to ja myślę, że jesteśmy w stanie bardzo dużo osiągnąć. Tylko musimy zachować duży upór i ogromną konsekwencję w tym, co robimy. Proszę jeszcze pytanie. Panie Zonu, ja mam takie pytanie troszeczkę innej natury. A mianowicie, w konkluzji filmu pani Aliny Przewodniczącej o pani świętej pamięci mężu, wydaje mi się, jest zgodna z opinią bardzo wielu Polaków wcześniej myślących, że niestety tak się mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale wydaje mi się, że chyba jednak trzeba się z tą opinią nie zgodzić, to znaczy się te trybki, które uczyniła katastrofa smoleńska, są dosyć znaczne i będziemy je odrabiać tak, jak byłyby spowodowane działaniami dwóch systemów komunistycznego i nazistowskiego w okresie II wojny światowej. Ale o co mi chodzi? Otóż dołączę do tego refleksja osobista. Pod kierownicą pani męża Instytut Pamięci Narodowej był instytucją, która miała swój rozmach.
Ja chciałbym tutaj wspomnieć o takich drobnostkach, mianowicie w małej grupie studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego wziął historię, którzy pojechali jako ta młoda elita, ludzi, którzy interesują się historią nie tylko dlatego, że studiują, ale są pasjonatami. Znalazł się także mój syn, chciałem być bliżej tych wydarzeń, najbliżej. Pojechali tam autobusem, a stało się to dzięki jakimś drobnym pieniądzom, na które to wydatkowanie zgodził się tam święty Kaczmarczyk. Ja pamiętam, jak mój syn był bardzo uradowany i krzyczał mi do telefonu, że prezes zgodził się nam sfinansować ten wyjazd. Rzecz bardzo mała. To był człowiek, który jak widzimy, nie zajął się za jedno. I teraz przejdę dalej. Po wydarzeniach smoleńskich ten instytut jakoś zaczął osiadać na mieliźnie. Przynajmniej jest to tak moja konkluzja. Co pani na ten temat sądzi? Quo vadis i pewnie, jeżeli można zapytać. Zdarzyła się tragedia narodowa w Smoleńsku, zginął mój mąż, ale 8 i 9 Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, najpierw Sejm, a potem Senat, zatwierdził ustawę nowelizującą, nowelizacyjną odnośnie Instytutu Pamięci Narodowej, wskazując właściwie tą instytucję na powolną śmierć, tak to można powiedzieć. Czy wielu ludzi mówiło, że jest to specjalna ustawa po to, żeby wyrzucić kurtykę z Instytutu Pamięci Narodowej? I rzeczywiście tak. W obliczu tej ustawy, po jej uchwaleniu, mój mąż nie byłby prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, choćby z tego powodu, że aktualnie prezes Instytutu jest zakładnikiem koalicji rządzącej. Zarówno tak zwana Rada Programowa, jak i Parlament Rzeczypospolitej Polskiej zwykłą większością mogą prezesa po prostu odwołać. I to jest ogromne ograniczenie kompetencji. To jest też ogromne uzależnienie polityczne w tym momencie. Właśnie to jest to, co tam opowiadali po kolei Siłowski, ci z SLD, że jest to instytucja polityczna. Oczywiście to było ewidentne kłamstwo z założenia ustawowego. Natomiast teraz rzeczywiście jest to instytucja zależna od aktualnych układów politycznych w naszym kraju. I w związku z tym niewiele może zrobić. I myślę, że Łukasz Kamiński, aktualny prezes Instytutu Pamięci Narodowej, poszedł na takie przetrwanie. Przy czym jest jedna bardzo ważna rzecz, jedno bardzo ważne pytanie, na które trzeba sobie w różnych sytuacjach życiowych odpowiadać nieustająco i w tym momencie też należy je postawić, przetrwanie, ale za jaką cenę? Bo na pewno nie może być to przetrwanie za wszelką cenę. Bo próby właśnie wygenerowania takiej sytuacji, przetrwania za wszelką cenę, już się zaczęły w Instytucie Pamięci Narodowej. To jest dla mnie osobiście, jest to rzecz bardzo smutna. Bo Instytut Pamięci Narodowej, tutaj zresztą powiedział mój mąż, mógłby nie robić nic, mógłby udawać, że pracuje. I ja nawet w tej trudnej sytuacji jestem w stanie to zaakceptować. Ale nie może podawać różnych rzeczy do wiadomości i nie może podawać wiadomości fałszywych. Nie może
podawać faktów fałszywych albo fałszywej ich interpretacji. Bo wtedy niszczy te grupy Polaków, dla których jest autorytetem, a właśnie żeby istniały takie grupy Polaków i żeby były liczne i żeby było nas dużo, na to przez długie lata bardzo intensywnie pracował mój mąż. I w związku z tym ja w tym momencie, chociaż nie wiem, mogę zrobić, na to się nie zgodzę i będę mówić głośno i otwarcie, że tak jest źle i tak mi się nie podoba i tak nie wolno. A też tego typu głos, mój głos, został wygenerowany, może nie publicznie, bo staram się nie wypowiadać tylko publicznie w mediach, natomiast prywatnie, tylko wyłącznie w relacjach z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Po publikacji nowego miesięcznika, tak, bo to miała być kontynuacja biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej, pojawiła się byle jaka gazetka pod nazwą pamięć.pl, gdzie pewne rzeczy zostały tak poprzekręcane, tak pomieszane i powiedziałabym nawet podane w postaci zwykłego kłamstwa, że nie sposób było nad tym przejść do porządku dziennego. I to rzeczywiście jest problem, może być problem. I w najbliższej przyszłości będzie problem. Na pewno będzie problem. Bo tutaj to pytanie, że nie można, że można istnieć, ale nie za wszelką cenę, to zagrozi następne pytanie, do jakiej ceny jesteśmy w stanie przetrwać, a od jakiej ceny jesteśmy w stanie się sprzedać. Tutaj ta granica dla każdego jest niestety indywidualnie zmienna. Proszę bardzo jeszcze. Dziękuję bardzo. Wspomniała Pani, że jako społeczeństwo nie pamiętamy o różnych rzeczach. Ja mam taki jeden problem. Jestem nauczycielką i od lat obserwuję, jak zmieniają się programy nauczania. Mnóstwo rzeczy kładziemy dzieciom do głowy. Wydaje mi się, że całkiem niepotrzebnie, po co dziecku w klasie 6., 7. podstawówki czy 1. gimnazjum wiedzieć o eseju, jak się pisze esej, jeżeli nie będziemy mówić o historii, a ścinamy cały czas godziny historii, nie mówiąc o tym, że program historii zostaje moim zdaniem przywrócony zupełnie do góry nogami. W klasie 4., 5., 6. mówi się ogólnie o historii, w gimnazjum historia kończy się na 1. wojnie światowej według nowego programu. Dopiero w szkole średniej, technikum, liceum, zaczyna się 20-lecie międzywojenne, II wojna światowa i tak do matury. Jak dzieciak ma zdać, dzieciak, no już nie dzieciak, młody człowiek, maturę z historii, jeżeli nie ma w ogóle utrwalonej tej historii? I jak potem ma cokolwiek wiedzieć? Po 4 godziny polskiego, czasem 5, godzina historii z doskoku 2 godziny, to wypadałoby 1,5 godziny tygodniowo, więc wygląda to tak, że w jednym semestrze jest 1 godzina, w drugim semestrze 2 godziny. Mówimy o 100 000 rzeczach w szkole, a rzeczywiście o ważnych nie, tylko jak to zrobić, jeśli my nauczyciele właściwie nie mamy wpływu na tworzenie się, większego wpływu na tworzenie się programu, bo to jest i tak gdzieś tam poza nami tworzone. A muszę ten program zrealizować. Była nie tak dawno, parę lat temu, afera o niezrealizowanie lektur i uczniowie gimnazjum na egzaminach dostali mniej punktów. Afera w szkole, bo nauczyciele nie zrealizowali lektury. Były tematy dotyczące lektury szkoły. Zgadza się, powinny być zrealizowane. Jeżeli ta lektura została zaplanowana na przykład na czerwiec, bo mamy taką możliwość, żeby na cały rok rozłożyć lektury, to dlaczego z jakiejś tam lektury, no przepraszam, nie jakiejś tam, akurat chodziło o syzyfowe prace, to nie jest jakaś tam lektura, ale dlaczego z lektury jest dawany
temat na egzaminach, skoro mamy możliwość rozłożenia lektur na całą. Proszę zauważyć, co się dzieje. Dziękuję. Nie zauważam, co się dzieje, bo jestem matką sześcioklasisty i widzę, jaki metrik w głowie został zrobiony mojemu dziecku. Abstrahując od historii, całość wiedzy, którą przekazuje szkoła, jest podawana tak, że tak naprawdę właściwie tych podstaw, takich filarów, które dziecko powinno pamiętać całe życie, obudzone w środku nocy. Zastanawiam się, czy to jest matematyka, czy to jest język polski, czy to jest język angielski, historia, etc. To w ogóle nie ma. Bo te dzieci właściwie nie mają, nic nie jest porządnie utrwalone. Nic nie jest porządnie utrwalone, nic nie jest porządnie nauczone. Wszystko jest po łebkach. Byle jak, szybko, etc. Natomiast o historię w polskich szkołach, proszę Państwa, i to jest bardzo ważne, toczy się od pewnego czasu ogromna walka. To jest zjawisko, myślę, że zupełnie nowe i totalnie zaskoczyło polskie władze, polski rząd. Zaczęły się strajki głodowe, protestujące przeciwko ograniczeniu historii w szkołach ponadgimnazjalnych i te strajki objęły całą Polskę. Powstała Społeczna Komisja Edukacji Narodowej, Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej w Krakowie, która ściąga siły i środki, opracowuje program i stara się być jakimś tam partnerem powoli, bo to jest komisja złożona z profesorów wyższych uczelni, ale też i z nauczycieli, organizacji oświatowych, nauczycielskich, różnego rodzaju środowisk, partnerem w rozmowach z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jest duża grupa profesorów historii, z którą łaskawie zechciał porozmawiać prezydent Komorowski. I coś z tych rozmów, niedużo, bo niedużo, wyniknęło, ale bowiem groziło nam nie to, co pani mówi, że historia najnowsza jest nauczana w liceum, bo groziło nam, że historia najnowsza będzie nauczana tylko w pierwszej klasie liceum. Bo potem miały być już w klasach specjalistycznych, czyli wszystkich innych oprócz humanistycznych, w ogóle nie miało być historii. Czyli ja na przykład, jako absolwentka swojego czasu klasy biologiczno-chemicznej, o historii od I wojny światowej w górę, nie miałabym w ogóle żadnego pojęcia, zielonego pojęcia. Wyszłabym po maturze jako osoba nie mająca zielonego pojęcia o rzeczy najważniejszej dla obywatela danego kraju, bo historia najnowsza to jest rzecz najważniejsza dla obywatela naszego kraju. Ja rozumiem, że historia epoki kamienia łupanego jest ważna i można ją powtarzać do upojenia kilkakrotnie, do niej wracając, pewnie, że ważne dla ludzkości jako takiej. Natomiast dla obywatela kraju, który powinien mieć świadomy wpływ na to, co go dotyczy, co się wokół niego dzieje, powinien mieć wiedzę, żeby oceniać procesy, które dzieją się wokół niego, którym sam podlega, dla obywatela takiego kraju, każdego kraju, najważniejsza jest historia najnowsza, czy to się komuś podoba, czy nie. I prawdopodobnie dlatego tą historię najnowszą usiłowano, zresztą usiłuje się nadal, bo jest jakiś tam sukces, ale to jest, powiem szczerze, mniej niż połowiczny sukces na chwilę obecną, usiłuje się po prostu wyrzucić, zniszczyć, pozbawić go wiedzy podstawowej dla człowieka, obywatela, członka społeczeństwa.
rzeczywiście to jest dramat. To jest ogromny dramat i myślę, że nadal liczne grupy społeczne w Polsce będą protestować i mam nadzieję, że nauczyciele również będą protestować. Zresztą wiele nauczycieli, szczególnie nauczycieli historii, do tych protestów się dołączyło i bardzo aktywnie w tych protestach wzięło udział. Proszę bardzo. Dziękuję. Chciałem się odnieść do dwóch wcześniejszych zagadnień. Pierwsze dotyczyło IPN-u, strategii IPN poniósł. Druga kwestia szkół nauczania historii. I teraz taka kwestia. W trakcie filmu widzieliśmy wypowiedź Pani Świętej Pamięci męża, który powiedział, że znaczy może jego współpracowników, którzy mówili, że dobra sobie grono współpracowników. Pracując wcześniej w oddziale krakowskim IPN-u, miał tam, nazwijmy to ogólnie, swoich ludzi. Czy ci ludzie po śmierci Pani Świętej Pamięci Męża dalej pozostali tymi ludźmi, którymi byli pod kierownictwem Pana Kurtyki? To jest jedno pytanie. A druga kwestia. Ja jestem również nauczycielem, tak jak moja przedmówczyni, nauczycielem historii. Akurat szkoła, w której pracuję, nawiązała kontakty od około 2 lat z IPN-em. I my na przykład w tym roku szkolnym mieliśmy dwukrotnie z przedstawicielami IPN-u spotkanie. Mieliśmy wystawy, pogadanki dotyczące stanu wojennego i Katynia, jak również katastrofy smoleńskiej. Teraz sprawa jest taka. Narzekamy, że mamy kłopoty z historią, mamy kłopoty z realizacją programu. Troszeczkę inaczej na to patrzę. Tutaj jest kwestia, jak my do tego podejdziemy jako nauczyciele. Czy my potrafimy tym dzieciom przekazać wiedzę, tą najważniejszą wiedzę, może faktycznie, jak Pani wspomniała, nie kamień łupany, a tą wiedzę, która, powiedzmy, pozwoli im zrozumieć czasy współczesne. I wydaje mi się, że jeżeli chcemy, to jesteśmy w stanie to zrobić jako nauczyciele. I ta młodzież o tych rzeczach najważniejszych się dowie. I takie na koniec jeszcze jedno pytanie, nawiązujące do tej wcześniejszej mojej części. Ewentualnie kontakty z tymi ludźmi, których Pani by nam w IPN-ie wskazała, z którymi faktycznie można porozmawiać, nawiązać bliższą współpracę, którzy nie będą mieli żadnego problemu, aby znaleźć czas dla uczniów, czy do gimnazjów, czy szkół średnich. Może telefony, nie wiem, może po prostu takie informacje, które nam jako nauczycielom historii na pewno pomogą, a co za tym idzie, no przekaz pójdzie dalej i te dzieci cokolwiek więcej będą wiedziały. Dziękuję. Wie Pan, z ludźmi jak to z ludźmi, bywa różnie. Niektórzy mają charakter, inni, jak to się mówi, charakteru nie mają. Niektórzy są odważni, inni są po prostu słabi, tchórzliwi. I teraz rzeczywiście, bo ludzie zachowują się różnie, to jest ludzi pamięci narodowej, jest podobnie. Ja tam nie przeceniam wielkości człowieka, ale jestem rękami i nogami, podpisuję się, że pod tezą Dostojewskiego, że człowieka najłatwiej kocha się z daleka, przychodzi bliżej. Często to uczucie znika. Niemniej jednak w Krakowskim Instytucie Pamięci Narodowej, w Biurze Edukacji Publicznej, zostali bardzo fajni i wartościowi ludzie i ja myślę, że bez żadnych problemów możecie się Państwo do nich zwracać i prosić. I myślę, że przyjadą zawsze i zawsze się spotkają tutaj. Nie sądzę, żeby były jakiekolwiek problemy. Tam są naprawdę bardzo dobrzy historycy, młodzi, prężni i chcący coś zrobić. I to jest bardzo ważne. W Krakowie w tym momencie pracuje również pani Dorota Koczmańska-Kalita, która była dyrektorem sekretariatu
w Warszawie, w centrali mojego męża, została potem przeniesiona na inne stanowisko. Jest w Krakowie, do niej również, ona jest również bardzo osobą kreatywną, wręcz powiedziałabym, że czeka na inspiracje, na prośby i bardzo tętnie zajmie się wystawami, nawet takimi przedsięwzięciami na dużą skalę, z szerokim rozmachem. Też niedaleko znajduje się, niedaleko Rabki, no trochę dalej niż Kraków, ale w niedalekim sąsiedztwie znajdują się dwa bardzo porządnie pracujące nadal oddziały Instytutu Pamięci Narodowej, do których też się można zawsze zwrócić, nawet bezpośrednio do ich dyrektorów i może tak czasem najlepiej, katowicki i rzeszowski. Także myślę, że tutaj Rabka znajduje się w bardzo komfortowej sytuacji, mając do kogo się zwrócić, jeżeli chodzi o tego typu pomoc. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o nauczanie historii, jest to zależne w dużej mierze od indywidualności nauczyciela. I to jest prawda. Natomiast program, powszechny program nauczania nie powinien bazować na indywidualności nauczyciela, na tym, czy to jest osoba pracowita czy leniwa, czy jej się będzie chciało, czy się jej nie będzie chciało, czy będzie bardziej uparta w dążeniu do celu, czy mniej, tylko powinien ewidentnie dawać jasne, wytyczne, jednoznaczne, ja tak to rozumiem. Bo wiadomo, że są porządni ludzie, którzy zawsze porządnie będą wykonywać swoją pracę, bez względu, czy to są nauczyciele, lekarze, prawnicy, czy nawet politycy. Ale są też zupełnie różni. Ustawy są po to, żeby tych, którzy robią to mniej porządnie, dyscyplinować, ja to tak rozumiem, czyli zmuszać do porządnej pracy. Proszę bardzo, mamy jeszcze jakieś pytanie? Jakby pani podeszła do bliżej, może. Ja chciałam odpowiedzieć mojemu koledze, panu Zbyszkowi, który jest dyrektorem szkoły, więc im łatwiej jest zgodzić się na to, żeby realizować spotkanie, które wykracza poza materiał programowy. Natomiast w przypadku innych szkół może być sytuacja zupełnie inna, ponieważ II wojny światowej nie ma w podstawie programowej. Dyrektor może po prostu nie zgodzić się na zaproszenie i zorganizowanie takiej lekcji, która wykracza poza materiał. Ja mam jeszcze inny problem. Chciałam może przybliżyć Państwu, bo wiem, że nie są w stanie Państwo może dowiedzieć się tego z mediów. Niektórzy nie mają z Państwa dzieci w szkole, ale na przykład lektury z języka polskiego, powiedzmy sobie, Kamienie na szaniec. Trudno jest omówić taką lekturę, jeśli w gimnazjum dziecko nie ma żadnych podstaw merytorycznych, ponieważ nie omawia się problemów związanych z okupacją, z II wojną światową. To jest jeden problem. Drugi to jest taki, że wyobraźcie sobie Państwo, że przecież każdy człowiek ma obowiązek zakończenia nauki, nie ma obowiązku uczenia się po gimnazjum, natomiast musi ukończyć gimnazjum, ponieważ nie jest to w żaden sposób, nie jest zobowiązany do kontynuowania tej nauki. Czyli kończy szkołę, gimnazjum obowiązkową na poziomie wiedzy historycznej I wojna światowa. Czyli nie musi wiedzieć nic o poza koncentracyjnym, który pani wspomniała. Kolejny problem. Powiedzmy sobie, że jest inżynierem, czyli chodzi do klasy licealnej, powiedzmy matematyczno-fizycznej. A więc jego poziom wiedzy maturzysty, na przykład z historii powszechnej dotyczącej na przykład historii starożytnej Grecji, to jest na poziomie gimnazjum pierwszej klasy, ponieważ on tylko kontynuuje
pierwszej klasie liceum, czyli pierwsza i druga wojna światowa, natomiast i współczesność, natomiast nic już nie wraca do historii starożytnej. To jest po prostu niewyobrażalne. Żeby człowiek, który miał maturę, ma maturę, jego poziom wiedzy z zakresu na przykład historii starożytnej Grecji, to jest pierwsza klasa gimnazjum. I to jest dla mnie szokujące. Jeśli pan mogłaby coś na ten temat, to bardzo proszę. Dziękuję. Ja myślę, że brakuje mi wiedzy, żeby dokładnie się wypowiadać na ten temat. Musiałabym być pedagogiem i to jeszcze dodatkowo obeznanym w niuansach programów nauczania, czy też w nieustających modyfikacjach tychże programów nauczania. Ja wiem jedno, naprawdę jest bardzo źle, że dzieci nie mają podstaw wiedzy. Nie jakichś tam bardzo wyszukanych wiadomości, ale podstaw. I to mnie ogromnie martwi. Martwi mnie historia współczesna, brak wiedzy o historii współczesnej własnego kraju. I mnie tyle wystarczy, ja nie mam większych wymagań. Ja już mu więcej nie wymagałam, byleby te dwa postulaty były spełnione. Ale być może, i tutaj oczywiście każdy głos dla mnie jest cenny, być może nie mam racji, bo tak jak mówię, nie jestem w tym momencie osobą kompetentną. Osobą kompetentną jestem w zagadnieniach, jak sądzę, dotyczących służby zdrowia w Polsce, bo jestem klinicystą, lekarzem. I muszę Państwu powiedzieć, że to, co się dzieje w służbie zdrowia w Polsce, to jest jeszcze większy chyba dramat, albo przynajmniej taki sam, jak i w oświacie. I takich kluczowych działów naszego życia społecznego, począwszy od tych dwóch tutaj wymienionych, jest ogromnie dużo. Właściwie każdy. A ze swojej działki powiem Państwu, że tak na zasadzie dobrej rady, żebyście sobie zgromadzili leki na leczenie do końca lipca 2012 roku, bo lekarze w Polsce nie podpisali umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie podpisali zgody na nałożone przez Narodowy Fundusz Zdrowia na lekarzy kary umowne za każdy błąd literowy popełniony na recepcie przez nich wystawiony. Już nie chodzi o merytoryczne błędy, ale literowe. W związku z tym, że nie podpisaliśmy takich umów, nie będziemy wystawiać recept na leki refundowane od końca lipca 2012 roku. Wszystkie leki będą pełnopłatne, chyba że jednostka, w której zatrudniony jest lekarz, podpisała taką umowę na własne ryzyko. Na przykład szpital podpisały takie umowy. Przychodni, poradni, nie wiem jak NZOZ-y, mam wrażenie, że nie. Na przykład taka sytuacja została wygenerowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce. Przez ustawodawcę, tak to się nazywa, przez ustawodawcę, który chyba jest, nie wiem, nie w pełni władz umysłowych, mówiąc między nami. Bo jeżeli za każdy błąd na recepcie ja mam, oni mają prawo nałożyć na mnie karę kilku tysięcy złotych, to ja tych recept po prostu nie będę wypisywać, bo ja zarabiam 2800 miesięcznie. No mogę nie wypisywać po prostu. I tak to jest stanowisko lekarzy w Polsce, nie chcemy szkodzić pacjentom. Naprawdę. My tylko chcemy, my tylko nie damy, że tak powiem, możliwości, żeby triumfowała głupota ze wszechmiar. No to jest głupota. Podobnie jak inny przepis, też się mogę z Państwem podzielić, który wszedł w życie. Wszedł już w życie, jeżeli ten przepis będzie egzekwowany,
to przestaje istnieć 75% albo i więcej szpitali w Polsce. I to szpitale w Polsce zostają załatwione rękami własnych pacjentów, nieświadomych tego, co się dzieje. Mianowicie ustawodawca powołał w tym momencie tryb orzekania danej były sądy za wszelkiego rodzaju nieprawidłowości popełnione przez szpital. Państwo jako pacjenci, ja jako pacjent mam prawo zaskarżyć szpital do komisji, nie do sądu tym razem, do komisji, które zostały powołane przy urzędach wojewódzkich, przy wojewodach, o jakiekolwiek naruszenie stanu zdrowia. Jakiekolwiek naruszenie stanu zdrowia. I tam są kary umowne od 50 tysięcy wzwyż. Komisja orzeka o tym, czy zdarzenie miało miejsce. Jeżeli tak, to te pieniądze szpital ma obowiązek pacjentowi zapłacić. W związku z tym, że wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy, jak w jakiś tam sposób naruszenie stanu zdrowia zdarzają się nagminnie i proszę mi wierzyć, że jeżeli ktoś, nie wiem, dostanie biegunki w czasie pobytu w szpitalu, ma pełne prawo szpital o takie coś zaskarżyć. Jeżeli ktoś będzie rozchwiany emocjonalnie stresem związanym z zabiegiem operacyjnym, mimo że zabieg się udał, również ma prawo szpital zaskarżyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj nie ma dyskusji dlaczego, co i jak. Chodzi tylko o stwierdzenie, że takie zdarzenie miało miejsce i to stwierdza komisja, taka komisja, która działa przy wojewodzie. I co się dzieje? Okazuje się, że szpital ma prawo, pełne prawo od tego, od tych oskarżeń, zaskarżeń pacjentów się ubezpieczyć. Ma prawo, każdy szpital w Polsce. Podano stawki ubezpieczeń szpitali horrendalne na kilka milionów rocznie. I ze wszystkich polskich szpitali ubezpieczyło się tylko około 30. Wszystkie inne szpitale zostały na łasce losu, bo na to nie stać. Nie stać zapłacić firmom ubezpieczeniowym takich pieniędzy. Pierwsze pytanie, które się nasuwa, to czy ja właściwie interesy ochrania ustawodawca? Bo z tego procesu widać, może ja to mętnie tłumaczę, ale to ja niestety dydaktykiem jestem zerowym. Z całego tego interesu widać, że tak naprawdę to chyba tutaj tak chodzi o interes firm ubezpieczeniowych. Bo na pewno nie interes szpitala, na pewno nie interes pacjentów, bo jeżeli będzie, jaki to jest interes pacjentów, żeby skarżyć swój lokalny szpital, jeżeli będzie 10 takich pacjentów, to szpital pada. No i gdzie oni się będą leczyć? Gdzie my się będziemy leczyć, jak załatwimy finansowo w ciągu pół roku nasze szpitale? To jest ciekawostka. Firma ubezpieczeniowych się będzie leczyć. Tak właśnie wyglądają pewne przepisy, które weszły w życie teraz. W związku z tym, że sytuacja była patowa, szpitale nie dały rady się ubezpieczyć, no to odwleczono ten, dano szpitalom następne 3 miesiące. Co będzie jesienią? To ja nie wiem. No i tak właśnie można. Można sobie dyskutować i rozmawiać o różnych ciekawostkach z naszego życia publicznego, z funkcjonowania naszego państwa. Jak widać, nie tylko w oświacie, tych absurdów wszędzie jest mnóstwo. W takim razie można powiedzieć, że Narodowy Fundusz Zdrowia daje ciche przyzwolenie na eutanazję, która jest karalna? No w sumie... Do tego się to sprowadza. Tylko się to rozprzeszło. Dokładnie. Temat się nam troszeczkę rozszerzył. Są jeszcze jakieś pytania? Tak? No to może ostatnie już.
A jednak po drodze idąc szukamy pana Filasa Grzegorza. Jakby był, to niech się... Proszę państwa, z przykrością wysłuchałem tutaj mojego poprzednika, jaśnie pana dyrektora, który nie widzi problemów. Jakim problemem, jeśli chodzi z edukacją historii? Otóż nauczyciel jest zaszufladkowany i programowo, i godzinowo. Więc nie ma możliwości tutaj jakiegoś lawirowania. To jest primo, sekundą jest to, że jest wielomianowanych przez partie rządzące. To nie są proste sprawy. Teraz jeszcze pan dyrektor zapomniał, że patriotyzm ma korzenie, podstawę w czym? W historii, w tożsamości. O tym trzeba wiedzieć. Kończę na tym, a wracając do tego. Ja, żeby mieć pewną świadomość, kiedyś słuchałem Wolnej Europy, BBC Londynu, a obecnie słucham Radia Maryja i Telewizji Trwam. Żeby mieć pewien obiektywizm. I tu widzę, powiedzmy, prowadzenie naszego narodu, budzenie świadomości do wyjścia z tego. Jeszcze chciałem do pani tutaj, chylę czoło, bo jest bolesny temat. Powiem szczerze, że obejmuję modlitwą pani zmarłego świętej pamięci męża. I chciałem zapytać, jak pani widzi tragedię smoleńską? Bo to jest bolesne dla pani i dla wielu tam zginęła elita polskiego narodu, nasze naczelne dowództwo, generałowie. Teraz powiedzmy komisja pana Macierewicza, ale i uczelni z Ameryki, z Australii, prawda? Oficjalnie wypowiadają, że to był zamach. Czytam ostatnio z naszego dziennika, nie z Gazety Wyborczej, że australijski uczony dowodzi bardzo prosto, na poziomie czwartej klasy szkoły podstawowej, że tam był zamach, bo kadłub ma wywinięcia blachy od wewnątrz, a to dowodzi, że musiał być wewnątrz. Pan Macierewicz również prowadzi, tam jest, w tej chwili jest dowodzone, ale zamach był. Celowy zamach był, wybuchy były ukryte. Jak pani widzi to dalej, ten temat, wyjaśnienie tych spraw? Dziękuję bardzo i szczęść Boże. Spajającą ją już chyba końcowo. Jak ja to widzę? Ja tak sobie myślę, że chyba jednak musimy wrócić do podstaw. Mianowicie, dobrze, że jest takie medium jak Telewizja Trwam i Radio Maryja. Ale my, jako obywatele suwerennego państwa, mamy prawo domagać się, by media publiczne mówiły także w naszym imieniu. Mamy podstawowe prawo. I o to, i tego się musimy domagać, i o tym nie wolno nam zapomnieć. Po prostu, to jest nasze prawo. Mamy takie samo prawo istnieć w tych mediach, jak Palikot i inni. To jest podstawa. A druga sprawa, również podstawowa, wiążąca się ze śledztwem smoleńskim, to jest przyczyna tragedii, nadal jest niejasna. Natomiast jasne jest to, że śledztwo, oficjalne śledztwo, to, które niby prowadzi w Polsce prokuratura wojskowa, to jest jeden wielki skandal, to jest hańba. I my jako społeczeństwo również mamy prawo domagać się, żeby instytucje państwowe pracowały tak, jak mają psi obowiązek pracować. Po prostu. Nie parkowały, nie kombinowały, nie kłamały, ale rzetelnie i uczciwie pracowały. Tak ma pracować prokuratura wojskowa również. A to, że pracuje
pracuje zupełnie inaczej. No to trudno tutaj, myślę, mieć wątpliwości, bo pracuje zupełnie inaczej. Bo w prokuraturze wojskowej jest wola nierobienia nic w tej sprawie. Tak jak w instytucjach państwowych różnego rodzaju jest wola mataczenia w sprawie Smoleńska. Jest wola często Widegor, honorowania, tak jak generał Jelinski, obywateli ewidentnie odpowiedzialnych osobiście za to, co się stało w Smoleńsku. Tak jak odpowiedzialni powinni zostać osądzeni, postawieni przed sądem i osądzeni. I to jest nasz obowiązek domagania się tego. To dobrze, że jest komisja pana Macierewicza. Dobrze, że coś robi ktokolwiek, ale my jako społeczeństwo musimy się domagać, by pracowały rzetelne instytucje powołane w tym celu przez nas, przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm, Senat, etc. Już na sam koniec chciałam Państwu, jeżeli Państwo macie chwilę czasu i chcecie zrozumieć, na czym to wszystko polega, na czym polega funkcjonowanie naszej różnych rzeczy, służb, instytucji, społeczeństwa, różnych grup formalnych, nieformalnego nacisku w rzeczywistości tak zwanej trzeciej RP. To nie wystarczy znać czasy Sowietów, komunizmu, etc. Trzeba wejść głębiej w to, czym jest dzisiejsza Rosja. I przyniosłam Państwu książkę, którą myślę, że każdy, kto chce się zorientować o tym, co się dzieje dzisiaj wokół niego w Polsce, powinien przeczytać. Są to artykuły i reportaże Anny Politkowskiej, Tylko prawda. Myślę, że mnie, przeczytałam tą książkę, otwarły się oczy na wiele spraw, procesów i rzeczy, o których nie miałam pojęcia, których byłam nieświadoma, bo ja Rosję dzisiejszą oceniałam z punktu widzenia mojej znajomości Sowietów, czyli tego, co było w PRL-u, struktur, etc. A wychodzi na to, że zmieniło się wiele, zmieniło się w bardzo złą stronę, w dziwną stronę i myślę, że o tym albo nie wiemy, może ktoś wie, ale myślę, że dużo osób nie wie, jest nieświadomy. Przeczytajcie Państwo tę książkę, będą wakacje, będzie trochę może więcej czasu. Warto ją kupić, warto ją w domu mieć i warto wiedzieć o tych sprawach, za które Anna Politkowska poświęciła życie i mało tego, nadal giną ludzie w Rosji aktualnie. Tak. Dziękuję raz jeszcze za spotkanie. Ja zachęcam, drodzy Państwo, do kupienia książki. Tutaj mamy pan Zuzanna Kurzyka. Mamy jeszcze książki Łopka, więc do razy zbyta. I jeszcze raz prosimy o ogromne brawa. Panie doktor, serdecznie dziękujemy za przybycie tej monografii, którą chciałbym podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami, które na pewno pomogą nam lepiej zrozumieć to wszystko, co nas zobaczy. Dziękujemy bardzo. Wiemy, że teraz jest ciężki czas. Dużo różnych spotkań, różnych dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja też jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim zebranym. Szanowni Państwo, kto jeszcze z Państwa nie zostawił tu numeru telefonu, bo jest taka prośba, będzie wypowiadać o kolejnym spotkaniu i gościu.